bardzo ciekawe jest takie zestawienie na trzeciej stronie Gazety Wyborczej dotyczące prywatyzacji. To jest ten najbardziej kontrowersyjny i najdłużej negocjowany punkt dotyczący stworzenia tego funduszu powierniczego o wartości 50 miliardów, który będzie miał siedzibę w Atenach, będzie przez Greków zarządzany, ale jednak pod nadzorem. I zestawienie, co Grecy sprzedali wcześniej, a co właściwie można sprzedać i co może wejść do tego funduszu, no jest porażające. Grecy wcześniej sprzedali między innymi 10% udziału w operatorze telekomunikacyjnym OTE, 33% loterii grecka organizacja prognoz piłkarskich, port lotniczy Hellenikon, plaże i ziemię, kilkadziesiąt działek w różnych miejscach kraju. A co rząd będzie musiał? Rząd będzie musiał się pozbyć udziałów w czym teraz? Porty w Pireusie i Salonikach oraz 10 innych portów regionalnych. Obiekty olimpijskie otwarte na letnie igrzyska w 2004 roku. Widzieliśmy ostatnio, jak wyglądają, pokazywały. Trajnoze, czyli grecki odpowiednik polskich linii kolejowych. Hellenic Petroleum kontrolujący 2/3 krajowego przetwórstwa ropy. No to jest tylko fragment tego, co tak naprawdę można jeszcze Grecji sprywatyzować. Też ciekawy jest Tsipras, bohater naszej lewicy i prawicy. Ja myślę, że kariera premiera Tsiprasa, Aleksisa Tsiprasa, który wygrał rzeczywiście wybory fantastycznie w Grecji, no znalazła się pod dużym znakiem zapytania i albo okaże się politykiem z wyobraźnią, co niejednemu dochodzącemu pod lewicowymi hasłami do władzy i przechodzącego przyspieszoną lekcję realnej polityki mi się udawało, no albo trzeba, albo Grecy pewno będą musieli zmienić rząd, ale rzeczywiście to jest przestroga dla tych, którzy składają nadmiar obietnic.